Omawiając historię Śródziemia, warto wspomnieć, że oprócz Gondoru na północnym zachodzie istniało także inne królestwo, zwane Krajem Króla. Drugie Królestwo Ludzi na Wygnaniu, symboliczna nazwa oznaczająca zmuszenie wiernych Dunedainów do opuszczenia Numenoru. Arnor, Kraj Króla, Północne Królestwo lub Czwartej Erze, Odnowione Królestwo, albo także Zjednoczone Królestwo Arnoru i Gondoru. Herbem Arnoru była samotna gwiazda na czarnym tle. Pięcioramienna gwiazda symbolizowała Elendilmir. Był to klejnot, symbol władzy królów Arnoru. Miał postać świecącego białego klejnotu w srebrnej oprawie. Pierwszy Elendilmir stracony został przez Isildura w bitwie na polach Gladden. Lecz kowale Elronda stworzyli inny i darowali go potomkom Isildura. Pierwszy Elendilmir został znaleziony przez poddanych Sarumana w czasie jego poszukiwań jedynego pierścienia. Następnie Aragorn znalazł go wśród skarbów Isengardu. Posiadał zatem je oba, gdyż drugi został mu dany w spadku przez jego królewskich przodków. Królowie Arnoru posiadali pełną władzę, ograniczały ich jedynie ustanowione wcześniej prawa. Podejmowali wszystkie najważniejsze decyzje w państwie i mianowali najważniejszych dostojników. Każdy monarcha panował od chwili wstąpienia na tron do swojej śmierci. Nie zdarzało się, by wcześniej abdykował na rzecz następcy, tak jak królowie Numenoru. Ciałem doradczym królów była Rada Północnego Królestwa. Królowie Arnoru, jako potomkowie Elendila, mieli niezbywalne prawa do używania i dysponowania palantirami. Tylko oni mogli upoważniać inne osoby do korzystania z kryształów widzenia. Posiadali też moc uzdrawiania ludzi, podobnie jak królowie Gondoru czy wodzowie Dunedainów. Arnor położony był w północno-zachodniej części Śródziemia, na terenach zwanych Eriadorem, pomiędzy rzekami Gwatfol, Brúrien a Lún. Największymi miastami Północnego Królestwa były An-Numinnas, Fornost, a także wzgórze Amon-Sul, zwane Wzgórzem Wiatru, gdzie znajdował się największy palantir. Największym symbolem władzy w Arnorze było Beru An-Numinnas, w Gondorze była to skrzydlata korona. Beru An-Numinnas w 3019 roku III ery było najstarszym dziełem ludzkich rąk i liczyło sobie wtedy blisko 6000 lat. Berło było srebrną różdżką wykonane w Numenorze dla książąt Anduin. Po kryzysie sukcesji Berło dzierżyli władcy Arthedainu, a po upadku Północnego Królestwa Berło przechowywane było w Rivendell i przekazane królowi Ellasarowi przez Elronda po ślubie z Arwenem. Zwano je tak zapewnie od miejsca przechowywania, czyli miasta An-Numinast. Jego inna nazwa to po prostu Berło Arnoru. Północne Królestwo powstało w 3320 roku II ery za sprawą samego Elendila, po tym jak opuścił Gondor i pozostawił południowy kraj swoim dwóm synom. Po wojnie ostatniego sojuszu i śmierci Elendila w 3341 roku II ery władzę w Arnorze przejął Isildur, zrzekając się korony w Gondorze na rzecz swojego bratanka, brata Anariona, Melendila. Jednak Isildur nie dotarł na północ, ginie w potyczkach na polach Gladden wraz ze swoimi trzema synami. Władza do uzyskania 16 roku życia przypada jego czwartemu synowi Valandilowi, a na ten czas powiernikiem Beru Arnoru został król Gondoru i bratanek Isildura Melendil. Pierwszą stolicą, jaką objął trzeci władca w 10 roku III ery, było An-Numinnas, położone nad jeziorem Neuyal. Arnor, zarządzony przez Dunedainów, rozwijał się spokojnie, w pokoju i dostatku. Zmiana nastąpiła w 861 roku III ery, kiedy umarł 10 król Arnoru, Erenduar. W Północnym Królestwie nastąpił kryzys sukcesji. Umierający król miał trzech synów. Władza formalnie powinna przypaść najstarszemu, Amlaithowi. Jednak dwa jego młodsi bracia odmówili koronacji swojego starszego brata. Nie wiadomo, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Kiedy groźba konfliktu i wojny domowej była realna, dziedzic korony zgodził się na kompromis. Podzielił królestwo na trzy części. To wydarzenie doprowadziło do rozbicia dzielnicowego, co mocno osłabiło królestwo. Najstarszy z braci zajął centralny Arnor. Granicą była rzeka Branduina, a rzeka Księżycowa oraz wichrowe wzgórza, a także wielkie miasta jak An-Numinnas, Fornost, Bri i Amon-Sul wraz z Palantirem. Tereny centralnego Arnoru nazwano Arthedainem.
Najstarszemu przypadło też wiele przywilejów jako spadkobiercy. Wiele przedmiotów przywiezionych z Numenoru, jak pierścień Barahira, szczątki Narsila, Beruany Numinas oraz diadem z klejnotem Elendilmir. Ard-Hedain był najsilniejszy ze wszystkich królew z Warnoru. Pierwszemu z młodszych braci przypadły tereny południowe, między rzeką Branwiną a rzeką Mithaitel, wschodnim gościńcem, Pomorze i rzekę Gwadhol, a także krainą Kurhanów, gdzie chowano wszystkich Arnorczyków. Drugie księstwo nazwano Kartolan, a stolicą został Tarbat. Drugi z młodszych braci otrzymał ziemię najdalej wysunięte na wschód, zwane Kresami. Ziemię tę nazwano Rudaurem. Niewiele wiadomo o młodszych braciach prawowitego następcy Arnoru. Podział królestwa zapobiegł wojnie domowej, ale niesamowicie osłabił Arnor. Pierwsze lata ubiegły spokojnie i bez konfliktów, chociaż bracia ze sobą nie przepadali. Amlaid w tym czasie przeniósł stolicę Ard-Hedainu za Numinas do Fornostu. Pierwsze konflikty pojawiły się w momencie, kiedy dwaj pozostali bracia chcieli zająć wichrowe wzgórza i przejąć leżące tam Palandie, uważając, że najstarszy otrzymał najwięcej spadku po ojcu. Jednak ostatecznie tereny te pozostały w rękach Ard-Hedainu. Po śmierci pierwszego króla Ard-Hedainu w 946 roku III ery władzę przejął jego syn Belek. Czas, w którym rządził drugi król Ard-Hedainu, biegły spokojnie, lecz warto wspomnieć tu, że w owych latach na te tereny zaczęli przybywać hobbici. Około 1000 roku III ery cienie padł na mroczną puszczę. Pojawiło się zło, które zostało zapowiedziane w przeszłości. Za czasów rządów trzeciego króla Ard-Hedainu Mal-Lora do Śródziemia przybyli Istari. Konflikt o wichrowe wzgórza zaostrzył się pomiędzy trzy królestwa. Po śmierci Mel-Lora władzę przejął w Ard-Hedainie jego syn Kelepam. Był to okres, kiedy Gondor osiągnął swój złoty wiek. Kiedy na tronie Ard-Hedainu zasiadł wnuk Kelepana, Mal-Wegil, odrodziło się wielkie zło. Około 1300 roku III ery na północno-wschodniej granicy powstało królestwo Angmaru, którego panem był tajemniczy czarnoksiężnik. Nie wiadomo skąd się wziął, ale dzięki swym mocom przejął władzę nad wszelkim złem, orkami, trollami, goblinami, a także złymi ludźmi. Nikt nie wiedział, że tajemniczy czarnoksiężnik był tak naprawdę wodzem Nazguli, największym z dziewięciu, którego wysłał Sauron, aby zniszczył kraje Dunedainów, potomków ludzi Numenoru, wiedząc, że są one osłabione, po tym jak już powrócił do Śródziemia, po przegranej wojnie ostatniego sojuszu. Po śmierci Mal-Wegila na tron Ard-Hedainu zasiadł Argeleb I. W tym czasie w sąsiednich królestwach wygasły linie pierwszych ich władców, potomków Isildura. Wykorzystując tę sytuację, Argeleb ogłosił się królem całego Arnoru, chcąc zjednoczyć dawne ziemie pod jednym sztandarem, tak aby skutecznie stawić czoła zagrożeniu ze strony Angmaru. Rządzący w Kardolanie przystał na żądanie Argeleba, jednak w Rudaurze wielu ludzi zostało wystawionych na działanie zła z Angmaru jako teren najbardziej wysunięty na wschód i graniczny z Angmarem. Poza tym władca Rudauru nie był nawet Dunedainem i zawarł sojusz z czarnoksiężnikiem. Król Ard-Hedainu i Kardolanu zebrał armię i wyruszył na Angmar. Zmusił przeciwnika do walki, aby ten zaatakował ufortyfikowany wichrowe wzgórza, co było jego planem. Jednak sam zginął podczas walki. Na tron wstąpił Arwelek I. Angmar prowadził wypady i cały czas trwały starcia na granicy i w głąb kraju, co doprowadziło do pustoszenia terenu i osłabienia całego królestwa. Nowy król poczynił wszelkie starania, aby wojnę przenieść na tereny Rudauru i wichrowych wzgórz, tak by odciążyć tereny Ard-Hedainu. Osłabione ciągłymi walkami wojska północy nie były w stanie skutecznie opierać się Angmarowi, dlatego Arwelek poszukał pomocy wśród elfów. Elfy z Lindonu pod wodzą Círdiana i Rivendell pod wodzą Elronda wspomogły dunedańskiego króla i odepchnęli wspólnymi siłami wroga poza granice terenów północnych i wichrowych wzgórz. Dzięki stabilizacji Arwelek przeniósł się do Amon Sul i z pomocą Palantira przewidywał ruchy wroga, co dawało mu skuteczną obronę przez 50 lat. Ogromna zmiana i cios dla północy nastąpił w 1409 roku III ery, kiedy Angmar podbił południowe królestwo, a Arwelek poległ w bitwie. Po jego śmierci osamotniony Ard-Hedain zaczął władać jego syn Arapor. Po upadku Kardolanu Angmar pomaszerował na stolicę ostatniego króla Fornostu, jednak młody król odparł z pomocą elfów nieprzyjaciela. Proroczymi słowami były słowa króla Ard-Hedainu Argeleba I, że tylko zjednoczony Arnor byłby skuteczny w walce z czarnoksiężnikiem z Angmaru.
Po przymierzu Rudauru, Jangmaru, a także po upadku Kardolanu, osłabiony Ardhedain został podbity w 1974 roku III ery za panowanie ostatniego króla, Arwedui. Widząc zbliżający się upadek, król wysłał prośbę o pomoc do południowego sąsiada z Gondoru w 1973 roku. Ta przybyła o rok za późno, w 1975, pod wodzą ówczesnego syna króla Gondoru, Arnura. Do Gondorczyków przybył ich do Szarej Przystani, dołączyli elfowie z Lindonu pod wodzą Cirdiana, a także resztki Dunedainu z podbitego Ardhedainu pod wodzą syna ostatniego króla, Aranata. Armia Zachodu pomaszerowana Fornos, mimo że wiadomo było już o upadku stolicy. Czarnoksiężnik, pewnych swych sił, wyszedł naprzeciw Armii Zachodu. Do bitwy doszło między jeziorem Neunial a północnymi wzgórzami. W toku długiej i ciężkiej bitwy żołdacy Angmaru zaczęli się załamywać i cofać ku Fornostowi. W tym czasie zaatakowała konnica Gondoru od tyłu, co przesądziło losie bitwy. Resztki wojsk Czarnoksiężnika uciągły stronę stolicy Angmaru, Karamdum. Lecz zostały dopadnięte przez jeźdźców Gondoru i Arnura, a także elfów z Rivendell pod wodzą Glotfindera, który dołączył do bitwy. Armia Angmaru przestała istnieć. W tym czasie pojawił się sam Czarnoksiężnik, który spłoszył konia Arnura. Jednak sam uciekł, kiedy do walki z nim stanął Glotfinder. Bitwa pod Fornosem zakończyła się wielkim zwycięstwem Armii Zachodu i całkowitą klęską Angmaru. Ścigany Czarnoksiężnik wkrótce zniknął z północy Śródziemia, a jego państwo przestało istnieć. Sprzymierzeni wybili po niedługim czasie resztki żołdaków zła, a twierdza Karamdum została zburzona. Jednak mimo tego zwycięstwa Królestwo Arnoru nie zostało skrzeszone, bowiem jego ziemię zniszczyły kolejne wojny, a ludność uległa rozproszeniu. Na polu tej bitwy Glotfinder wypowiedział do Arnura prorocze słowa dotyczące Czarnoksiężnika, które zostały wypełnione 15 marca 3019 roku III ery na polach Pelennoru. Ostatni król Ardhedainu po upadku Fornostu uciekł do Loschodków, do przystani Forhoel. Wtedy też powierzył pierścień Barahira wodzowi Loschodków w podzięce za pomoc, jaką od nich otrzymał. Jednak utonął w lodowatych wodach podczas próby powrotu. Jego syn Aranarad stał się pierwszym wodzem pozostałych Dunedainów, strzegących odtąd północnych terenów, żyjąc w dziczy i rozproszeniu. Łącznie wszystkich wodzów było 16. Ważną rzeczą, jaką należy wspomnieć, jest to, że choć Isildur zrzekł się korony Gondoru i formalnie jego potomkowie z linii północnej nie powinni rządzić południowym królestwem, to ostatni potomek Isildura, król Ardhedainu, ożenił się z gondorską księżniczką Firiel, jedną z córek króla Gondoru Ondohera. Kwestia obejmowania tronu bowiem różniła się od pradawnych zwyczajów Numenoru, gdzie kobiety nie były brane pod uwagę w sprawie sukcesji. Dlatego ich syn Aranarad, pierwszy wódz Dunedainów, który połączył rody linii północnej i południowej, a także jego potomkowie, następcy linii, mieli prawo ubiegać się o koronę Gondoru po śmierci króla Arnura w 2050 roku III ery i wygaśnięciu linii południowej. Dunedainowie z północy zachowali czystość krwi, dlatego ich długość życia nie skracała się w przeciwieństwie do ich południowych braci. Arnor odrodził się dopiero po upadku Saurona za sprawą króla Ellasara, 16 władza Dunedainów w 4 erze, jako zjednoczone królestwo Arnoru i Gondoru. Dziękuję za obejrzenie materiału i oczywiście zapraszam do kolejnej pogadanki.